kurwa. Co? Coś tam jest w tych krzakach. Tak jak mówiłem, wcześniej była tu kiedyś wieża ciśnień. Mogło się coś w tej wieży ciśnień też stać, bo tam dużo chodziło takich właśnie, jakichś tam Eneli czy innych, to łatajstwo się tutaj zbierało. Ja znalazłem na przykład worek z kośćmi. Pan nawiedzony. Poczekam. Co ja będę buczyć teraz tutaj? Dobra, siema, witam was, jestem z Pawłem. Dzisiaj będziemy mieli dla was niespodziankę. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, dzisiaj chcemy nagrać randonautikę. Jesteśmy w Pszowie, jest to miasto, w którym dochodzi do nad wyraz wielu samobójstw. Tak, bardzo dużo samobójstw jest. W porównaniu na przykład do innych miejscowości, to jest wyższy odsetek tego. Tutaj po prostu ludzie dość często popełniają swoje samobójstwa, kończą ze sobą. Jest to, nie wiem, czy to jest spowodowane. I dlatego postanowiliśmy wybrać to miejsce, aby sprawdzić, czy może randonautika nam coś tutaj ukaże, nie Paweł? Tak, może coś o tej aplikacji też więcej powiemy, nie? Dobra, i co ja mam powiedzieć? Nie przedłużamy i sprawdzimy to. Zaczynamy grę, że tak nazwę. Ta aplikacja zasłynęła tym, że w Ameryce przez tą aplikację znaleźli ciało, które było po prostu w walizce, utopione w rzece, nie? I po prostu oni przez tą aplikację te ciało znaleźli, tam policja została zawiadomiona i tak dalej. No i dużo dziwnych miejsc ta aplikacja pokazywała ludziom na całym świecie. No ja też grałem w tą aplikację, nie wiem, w zeszłym roku. Tam link wam na górze się wyświetli do filmu, możecie też go zobaczyć. Ja znalazłem na przykład worek z kośćmi. No, niektórzy uważali, że ja go podrzuciłem, ale sam nie sobie pomyślał, jakbym mógł podrzucić worek z kośćmi, nie? No i ta aplikacja naprawdę działa. Ja właśnie też chciałem jeszcze dodać moją historię, bo ja też już nagrywałem randonautikę. Nie wiem, czy mnie tu będzie widać, trudno. Najwyżej będę niewyraźny. Ja też już to nagrywałem w Raciborzu wtedy. No i powiem szczerze, zaskoczyło mnie to. No znaleźliśmy w tamtym momencie wiele dość dziwnych rzeczy. Jedną z nich były rzeczy bezdomnego, który zmarł tydzień wcześniej. Rzeczy były ukryte na parkingu w centrum miasta, dosłownie. I z tego, co się dowiedziałem, rzeczy te należały do bezdomnego, który tydzień wcześniej zmarł, więc mówię wam, ciekawie było. No i dzisiaj zobaczymy, mam nadzieję, że będzie równie fajnie, także lecimy. Pustka. A co, Paweł będzie chyba najlepszy, nie? Czekaj, najbardziej anomalny i tak. Damy ten obszar niższy, nie? I tutaj widzimy tą aplikację. Nie wiem, czy tam coś widać, chyba tak. I tutaj zaznaczamy promień. Jeszcze widzimy, możemy zmienić na power, atraktor i pustka. Damy power, czyli najbardziej anomalny obszar losowych punktów. Wymaga... Nie wiem, co to jest. Dobra. Wystarczy darmowa wersja, myślę, że jak ma coś być, to będzie. Jak z tego teraz. A jak nie, to coś znajdziemy na siłę. No to co, generujemy. Dobra, mamy tu pustki? Coś. Anomalia pustki. Promień. Wynik. Power. 1,79. Rozpocznij. Taka trochę mała siła, ale chuj. I gdzie? O kurde, to jest kopalnia. My tam nie dojedziemy. To raczej, to zaraz zmieniamy to. To jest... Ale to jest... Powiedz mi na tej kopalni, czy miało coś miejsce, bo ty tutaj dobrze znasz te rejony, Paweł. Ty jesteś z Pszowa, to powinieneś wiedzieć, czy coś tam mniej więcej, znaczy powinieneś, może nie, że powinieneś, ale... Tu może... w tym miejscu? No nie wiem, czy tam coś było, tu nie bardzo, wiesz. Dobra, to tam nie jedziemy, bo tu jest, jak widzicie, tu jest opuszczony szyb kopalni, a tu jest po prostu elektrociepłownia, która działa. W jakimś lesie. Dom przyjęć. To jest koło cmentarza. Ja wiem, gdzie to jest. Tam możemy jechać, tam może być, coś może być. No to możemy tam się wybrać. Ja wiem, gdzie to jest. To jest tu kawałeczek. Nie jest to daleko.
Następnie skręć w lewo. Kieruj się na północ. Dobra, jesteśmy już niedaleko miejsca docelowego. Jest tu cmentarz, jak widzicie. Tak, ta aplikacja pokazuje tutaj, ale to są te domy, więc ja nie wiem, czy... Nie wiem, czy jakieś komplikacje nie będzie. Tak, może by się dało przejść, wiesz, nie wiem. Wiesz co, chodź tam, przez te koszty domy pójdzie. Wydaje, że tam się da przejść. Ja tam nigdy nie byłem, ci powiem. To była wieża ciśnień kiedyś była, wiesz? Ale oni chyba zburzyli tę wieżę ciśnień, natomiast nie wiem. Tak w tym kierunku, gdzie jest ta wieża ciśnień, wiesz? Chyba, tak. Zobaczymy, chyba, że tam idzie plan jakiś, ale... Tak w tym... Co to? Chyba. Nie wiem, co mam, co jest tam dalej miejsce. Nie, Paweł. Pieprzyć to. Tu i tak nigdzie nie wyjdziemy. Nie. Widzisz, że to nie ma sensu. Śmieci. Jeśli wierzycie się, no też tam różne elementy przychodziły, też nie wiadomo, czy tam się coś też nie zabrało. Ale to jest kurde, ja nie nagrywałem tego. Czego? Ja to nagrywałem na slow motion. Serio? Ja pierdolę. No dotarliśmy do tego punktu, jak widzicie. Przed nami. Dalej nie możemy iść. Już chwileczkę muszę wyjść. Tak jak mówiłem wcześniej, była tu kiedyś wieża ciśnień. Mogło się coś w tej wieży ciśnień też stać, bo tam dużo chodziło takich właśnie jakichś tam Eneli czy innych. To łataństwo się tutaj zbierało. Ale tą wieżę ciśnień też niedawno temu w zasadzie ją wyburzyli. No ale nie dobra, wiem, to nie ma sensu, wiesz, bo to my teraz będziemy igły z tego ściana szukać po prostu. Ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy, gdzie jak my mamy stąd wyjść teraz. Co robimy, Paweł? Bo tu widzę, że inne śmieci są. Ja nie wiem, jak będziemy dalej, będziemy generować następne punkty. Ale gdzie my mamy, skąd jak my mamy stąd wyjść teraz? O, patrz, jakieś pieroństwo. Nie ma co. Jakaś czeka, to nie wiesz. Zabłostwo, nie ma. Plastik, widzisz? Jakieś śmieci, piwo, czyli jakiś menel tu. Kurwa. Co? Coś tam jest w tych krzakach. Gdzie? Jak jest? Nie wiem, co się tam poruszało. Paweł. Paweł, ty mnie ryjesz. No to właśnie ci mówię. No to co ja mam zrobić teraz? No idziemy dalej.
tam musimy. Cofam? Ja. Następny punkt, żeby nie było po jakimś zadupie w pawu. O kurde, a to jest ten dom. No, a jakbyś tylko kurwać. No i czas przypał będzie. Że tam się coś mogło wydarzyć i... Z tego co pamiętam, no coś tam się wydarzyło, muszę pytać jeszcze. No ale wierzę, że się już nie ma jako tako. A, punkt gdzieś nas tam zaprowadził w to miejsce. Czekaj, zostawię tam 1 kilometr, żebyśmy za daleko nie musieli no, jeździć. No, bo to nie ma co z nim. Pustki. No, osiedlu. Chyba pustki to będzie ciągle pustki na jakiś pustkowiec. Nie, to jest osiedle. I co? Osiedle. A idzie tam wejść? Nie wiem, gdzie nas zwołać. Idziemy do kolejnego miejsca. Jakieś osiedle tu ma być. Przynajmniej nie ma jakiejś chaszczy. Będę co na łupa, ale nie wiem. Tam teraz mieszkają ludzie. Skręć w lewo. No, więc chyba no. Skręć w prawo. No, fez, nie wiem, albo tu ustało już. No już wjeżdżamy w ten rejon pomału. Już 400 metrów. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Tu w prawo i w lewo? Tu się nie da. No to już coś strasznego. Nie ma tu tego, drugi na dół. Nie wiem co tam, może zrobić jakąś drogę, ale tu nie ma. Tu jest już się po ulicy. To ja nie wiem co to tu pokazuje. No dobra, pojedziemy tam. Widzicie, dojeżdżamy do tego miejsca, ale tutaj no... Jest ślepa ulica, nie? Tu mamy domy normalnie. Chyba, że tu jest jakiś opuszczony dom, wiecie. Ale tego nie wiem. Skręć w lewo. Chyba. Tu pokazuje ewidentnie. Czekaj. O, coś tu. Kota mamy. Widzicie, kot jest. Kot, spadaj. O. Co za dzień? On się nie ruszy, ty. No. To jest jakiś fan. Nawiedzony. Patrz go. Co, ja będę buczyć teraz tutaj? No dziwne. No i on... Uciek, dobra. Tu i tu w lewo, ale to na szczęście nie wiem. Tu jakaś ołupa z tym? No takie tu opuszczone? Ba, no właśnie takie to było. Dziwne miejsce. No, to jest prywatny dom. No jak tam, nie wiem, tam nie widać już tutaj. Tu my jesteśmy na miejscu, no a tam jest dom. Czyli... Widzicie. A z przodku, z przodu mamy dom. A Tika nam nie pokazuje nic fajnego. Wiecie co, nie wiem, my taki na próbę ten odcinek zrobiliśmy, jeżeli byście chcieli więcej z tego, nie? Tam. Kot. Jedynie ten kot był tutaj dziwny, no i tyle, nie? Ale dopatrywać się... A co, wykończyłeś to? No nie wiem. Funkcja odkrywania, udostępnia pod... Wiesz co, już chyba nie idzie. To chyba znak, że... Ja. Chyba jeszcze raz, no. Anomalia pustki ciągle, nie? Pokazuje dziwne, nie? No, zielone cisło. To coś daleko, nie? Na polu gdzieś. O, to bez sensu. Nie no, gdzieś po polu nie będziemy, no przecież tam no. Może coś być zakopane, jakieś zwłoki, ale... To już nie na dzisiaj. No. Zrobimy następnym razem tak, jeżeli będziecie chcieli, nie wiem, no przynajmniej ja mam taki, ja mam taką sugestię, żeby zrobić tak, że jeżeli już szukać, to wtedy skupimy się na jakimś jednym miejscu, które nam wygeneruje. Jeżeli będzie logiczne dojście, a nie jakieś krzaczory, no to skupimy się i żeby tam szukać w tej okolicy, nie? Bo tutaj na przykład w ciemności, z tego co wiem, to nie zaleca się grać w nocy, nie? No ale no, wiadomo, no jak w dzień to nie ma klimatu. Na polach coś pokazuje. No, ale na polach nie będziemy szukać, no w nocy to i tak gówno znajdziemy. Widzicie? Nie wiem, tak jakby coś chciał.